tam się spotykają panowie, podciągają te swoje fartuszki, wyciągają różdżki magiczne. Czy jak to jest? Rysują cię okręgi, tak? Rysują cię. Słuchajcie, ja właśnie poczytałem trochę więcej o tych Bokrowlej, o którym wam tyle tutaj dzisiaj opowiadam. On jest znany z kilku zakonów. To był uczestnikiem, pod jego pierwszy zakon, poprawcie mnie, jeśli się mylę. To był Złoty Brzask właśnie. Później założył zakon Srebrnej Gwiazdy. Następnie... Co było następnie? No w każdym razie... zakładam, nie będziemy tutaj wyłącznie o problemu mówić, bo to jest osobny wykład. W każdym razie, co się robi w takim zakonie magicznym? W zakonie magicznym, moi drodzy, takim klasycznym magii przede wszystkim jest bardzo, bardzo dużo nauki. Polecam wam na Facebooku taki fanpage Magia Wysoka, Niska i Taka Średnia, bym powiedział. Taka średnia, bym powiedział. Memy okultystyczne. Jest taki mem, kojarzycie tego mema z tym Januszem z Januszeksu, nie? Mówi, panie neofiteczku, orgie są dla wyższych stopni, dla pana jest nauka hebrajskiego. To generalnie tak wygląda. W zakonie magicznym przede wszystkim trzeba zrobić ogromną pracę intelektualną. Na pierwszych stopniach trzeba poznać właśnie naukę podstawowych języków łaciny, hebrajskiego. Później podstawowe książki. To nie są wyłącznie książki okultystyczne. Crowley sporządził listę 100, bodajże 20 książek, które powinien przeczytać neofita na drugi stopień, żeby wejść w ogóle. I to są ogromne ilości literatury klasycznej. To są klasyczni filozofowie. To jest literatura rosyjska, Dostojewscy. Poezja. Bardzo dużo poezji klasycznej, Horacego i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko, cała taka zachodnia. Ale nie tylko, bo Bhagavata i tak dalej, również wschodnie posy indyjskie, księga Tao. Wszystko to trzeba było przyswoić, żeby wejść w ogóle na trzeci, dopiero na drugi stopień. Na drugim stopniu na przykład musieliście sobie, była talia tarota, jako o tarocie to jest jeszcze osobny wykład. A kiedy będzie? Za rok. Ale trzeba na przykład było sobie talię tarota przede wszystkim samemu narysować oraz braliście pojedynczą kartę tarota i była taka metoda wtapiania się w nią. Patrzyliście na tą kartę, bo tak, każda karta tarota, przede wszystkim one się nie biorą znikąd. One nie mogą być ułożone chaotycznie. Talia tarota wygląda tak, a nie inaczej, ponieważ macie